Słuchajcie, nie wiem, co tu się wydarzyło, ale był tutaj naprawdę gigantyczny pożar. O kurde, wszystko spłonęło. Kuchnię zostawię sobie na później. Postaram się teraz wejść do góry. O kurde. Chociaż, dobra. Zobaczymy najpierw cały dół. Widać, że była tutaj jakaś restauracja i chyba bar. Najprawdopodobniej tak. Wszystko zostało strawione. Wszędzie wisi instalacja. Zobaczcie, łok, garnki, nawet frytki. Nie jestem przekonany dokładnie, co tutaj było. Zobaczyliśmy to miejsce, będąc przejazdem. O kurde, zobaczcie to. Patrzcie to. Puszki Coca-Coli. Pełne. Data. Data spożycia. ...2023. Czyli nadal można je spożywać. Jest tutaj wiele innych rzeczy jeszcze, których nie zdążyli wysprzątać. O kurde, zobaczcie to. Całe kisty Jupilera belgijskiego piwa. Naprawdę sporo tego zostało. Idziemy dalej. No. Cześć Adam. Zobaczcie, idź. To idź, zobacz co tam jest. O kurde. Czy można tam wejść wyżej? Ciężko mi powiedzieć. Zobaczcie. Cała restauracja spłonęła. Czyżby to było wyłudzenie? Po prostu wypadek. Zejście do piwnicy. Zobaczcie, tutaj ogień nie dotarł. Wszystko, co tutaj jest, może mieć naprawdę dużą wartość, bo pożar wybuchł niedawno. Widać jeszcze taśmy policyjne. Niewiele zostało, aczkolwiek warto zawsze zajrzeć. A tutaj co? Toalety chyba. Toaleta. Adam, widziałeś gdzieś wejście na górę? Nie, właśnie też szukam się. Myślę, że z tamtej strony nie ma nic. Czekaj, tu nie widać, że musi wyjść. Schody, musimy poszukać, czy gdzieś są schody. Na razie tu w tej części. Nie mogę znaleźć właśnie wejścia do góry. Kurde. Nie mam pojęcia, gdzie są schody na górę. Jedno jest pewne. Nie można się tam dostać.
Nie ma. Nie ma nigdzie wejścia na górę. Tutaj telewizor całkiem fajny. Tu wejście do następnych pokoi. Sypialnia. Zobaczcie, że tutaj się nic nie zniszczyło, nic się nie spaliło, tylko jest wszystko zakurzone. Masakra. Dziwię się, że to wszystko zostało. Tu mamy jakąś dziwną walutę. Co to jest? Pesos. Pesos. To jest jedna eurówka. I więcej jakieś. Nadal są tutaj prywatne rzeczy. Dobra, idziemy na dół jeszcze. Idziemy jeszcze raz do sypialni. Zobaczymy, jakie ciuchy tutaj noszono. Ale nie widać nic nadzwyczajnego. To są chyba damskie obuwie. Jordany, Nike. Kilka pudełek różnych butów. Tak się skończyła? Dobra. Jeszcze zobaczysz tutaj do tyłu. To masz całe piętro, tam normalnie prywatne rzeczy zostały. A co tutaj? Kolejne alkohole. Co tym razem? Tequila, ale wypita. Tutaj mamy już normalną kuchnię. Dzisiaj usiądę i poszukam jakiejś informacji na temat tego pożaru. Najprawdopodobniej będzie opisane, co tu się wydarzyło. Czy to było podpalenie? Czy raczej nie? Zobaczcie. Pod ławą jest PlayStation.
Nie wiem jaki model. Chyba PS3. Nikt jej stąd nie zabrał. Walizka. Myślę, że większość tych rzeczy chyba się już nie nadaje do niczego. Tu kolejne buty. Również Jordany. Teraz zejdziemy na dół. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda na zewnątrz. Wszędzie policyjna taśma. Dobra, w tym miejscu zakończymy eksplorację. Na razie, do zobaczenia na następnych wyprawach.